Byłeś na kolejnym rajdzie, który to? To już trzeci rajd w moim wykonaniu. I jak było tym razem? Tym razem pogoda dopisała, szło się bardzo fajnie, ponieważ pogoda była po prostu idealna, już lepsze nie było sobie można wymarzyć. No i w porównaniu do poprzedniego rajdu było o wiele lepiej, jeżeli chodzi o pogodę i w to szło to, że się lepiej po prostu szło. Co odkryłeś? Co odkryłem? Ciężko było coś odkryć, będąc na poprzednim rajdzie i na tym, ponieważ tamten rajd pokazał mi bardzo dużo, a ten już troszeczkę mniej, no bo jednak było o wiele łatwiej i czuję się doskonale. Dlaczego chodzisz na rajdy? Dlaczego chodzę na rajdy? Chodzenie w góry bardzo mi się spodobało i po prostu to pokazuje mi odkrycie czegoś, które tutaj się tego nie udało, bo było bardzo, bardzo była łatwa trasa. No i ogólnie po to, aby odkryć siebie. Panie Boże, prosimy Cię, żebyśmy doszli, żebyśmy trafili i żeby atmosfera była dobra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kamilu, ty już jesteś weteranem rajdu. Tak, jestem trzeci raz. Który? Trzeci. No i? No i myślę, że z roku na rok jest jakoś tak lepiej, tak jakoś się łatwiej idzie. I za pierwszym razem jak ten plecak założyłem, taki był ciężki, a teraz jak założyłem taki leciutki, tak aż się chce chodzić. Aż się chce chodzić, no ale to nie lepiej leżeć, pardon za głupie pytanie, nie lepiej leżeć przed telewizorem albo na piasku nad morzem? No ale no takie leżenie, no to jest nudne, bo to się nic nie robi, a tutaj mogę, jak się taką pracę zrobi, to tak się jest, tak się lepiej czuję, że tak, jak leżę bezczynnie, to tak się czuję, że nic od siebie nie daje, to jak pasożyt, tak, a tak to, no. Co jest potrzebne, żeby rajd był udany? Żeby rajd był udany, no na pewno takie zwykłe rzeczy, jedzenie, spanie, no i też ludzie, żeby była atmosfera. Najpiękniejszy widok na tym rajdzie? Najpiękniejszy, no to nie wiem dokładnie jak się te góry nazywały, no ale taki no, widok na góry. No. A najważniejsze twoje odkrycie na tym rajdzie? Najważniejsze, no to jak prowadziłem, byłem przewodnikiem grupy, jeden z dniu, to dowiedziałem się, że muszę popracować nad stanowczością. Dzięki Kamil. Dzięki, że byłeś po raz kolejny. Ciebie ziemio poraniona dla mnie tak blisko, za sieroty, starców i wdowy, za tych, którzy stracili tu wszystko,
za tych, którzy kochali tę ziemię i ginęli, tuląc się do niej. I za dzieci, którym musiałaś zastąpić matczyne dłonie. Będę modlić się za ciebie, Polsko, by nienawiść odgonić od ciebie, by nikt więcej nie łamał granic praw każdego człowieka pod niebem. W ten sposób chyba pierwszy raz spędzasz wakacje, co? W ten sposób tak. No i jakie odkrycia? Jakie odkrycia? To, że zmagam się z własnymi słabościami, czasami z bólem, bo już może mięśnie nie dają rady i tak dalej, i tak dalej. Ale dla tego, co się tu przeżywa z tymi ludźmi, dla takich widoków, dla takich przeżyć, no naprawdę warto. Za rok? Za rok? Dlaczego nie? Chętnie bym powtórzyła, może niektóre elementy bym dołożyła. Na przykład? No, na przykład skałki. Co? Na przykład skałki, wspinanie się na linach i tak dalej. No to jest, no, wróciłabym do tego, bo spróbowałam raz. No, myślę, że to jest fajne. Zachęć rówieśników? Nie wiem, co was kręci. Jeżeli kręci was dobra atmosfera, dobrzy ludzie, których warto posłuchać, którzy naprawdę wiedzą, co robią i wiedzą, co chcą robić, to warto jechać, bo jest naprawdę dla mnie super. No i to zostaje zawsze w nas, we wspomnieniach, a warto mieć coś fajnego do wspomnienia. Hmm. Cykałaś się na początku? No, cykałam się, czy dam radę. Bo no, nie miałam tej pewności, ale uważam, że czasami warto się pocykać, żeby przełamać swoje jakieś strachy, problemy i tak dalej. Dlatego fajnie, fajnie. Dominik, tak? Pojawiłeś się na rajdzie nikogo nie znając. Dałeś radę. Dałem radę. No i jakie wrażenia po? Jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie wiedziałem, co mnie tu spotka. Nie wiedziałem, jak to wszystko wygląda, lecz z pomocą wszystkich dałem radę, przetrwałem. Potrzebowałeś pomocy? Tak, żeby się zaznajomić ze wszystkimi, żeby dowiedzieć się, co, jak wszystko działa na rajdzie, jak to wszystko wygląda. Myślałeś kiedyś nad taką formą wypoczynku, czy ktoś cię zachęcił? To zachęcił mnie mój kolega Piotrek, bardzo mu dziękuję za to. I myślę, że na następne rajdy też się wybiorę. Przyprowadzisz kogoś? O ile ktoś się będzie chętny, to na pewno przyprowadzę. A jak to zrobić, żeby ktoś był chętny? Na pewno opowiem mu dużo pozytywnych rzeczy o tym, co robimy na rajdach, jak to wszystko wygląda. Myślę, że tym dam radę przekonać się. A co takiego fajnego jest w rajdzie? Może to, że jest dużo chodzenia po górach. Czasami w ciszy, czasami w śmiechu, w jakiejś rozmowie. I to jest taka różnorodność. Jest. I też podobają mi się te nasze msze razem. I
kazania, które dają dużo do myślenia. Dzięki, Piotr. Dobrego nowego roku szkolnego. Dziękuję. Pomyliłem imię, ma na imię do imię Dominik. Byłaś pierwszy raz na rajdzie? Tak jest. I jak? I jak? Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że za rok też będę mogła, miała okazję wziąć udział. Dlaczego? Wydaje mi się, że po forum to był fajny... To był fajny? Wydaje mi się, że to był fajny czas po forum, żeby odpocząć, zmęczyć się trochę fizycznie, odpocząć psychicznie. Taka równowaga. Odkryłaś coś w sobie? Po co poszłaś? Głównie wdzięczność. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być za ludzi, dzięki którym mogę tu być. I tak, chyba. Zabierzesz kogoś? Mam nadzieję. Nie zdradzaj kogo. Zobaczymy za rok. Okej, okay, dobrej podróży powrotnej. A jesteśmy w miejscu, jak które nazywa się? Kłodzko. Kłodzko. Dziękuję bardzo.